Cześć, w sumie nie wiem od czego mam zacząć, ponieważ troszeczkę się działo w ostatnim czasie. Ostatnio dodałam film, który już nagrywałam z dobry tydzień wcześniej. Nie miałam kiedy go w ogóle zmontować. Jak słychać po moim głosie, jestem jeszcze trochę przeziębiona. Tuż przed chrzcinami po prostu się załatwiłam. Nie wiem kiedy, nie wiem jak. Na szczęście ten jeden dzień mnie tylko tak jakby zmogło, a później no to już został tylko katar, więc jakoś daliśmy radę. No, to tak jak już mówiłam, jesteśmy już po chrzcinach. Chrzciny były w niedzielę, dzisiaj mamy czwartek. Udało się wszystko super, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale robiliśmy chrzciny w domu. Około 600 osób. No, z dziećmi, tak? Więc no troszeczkę było do roboty, bo musiałam zrobić... Poczekajcie, bo to nie da rady tak. No. No, tak więc no ciężko było trochę, no bo to trzeba było zrobić rosół, wiadomo. No, ziemniaki, mięso i tak dalej. No, ale babcie bardzo pomogły. Jedna babcia zrobiła karkówkę, jedna zrobiła mielone, ja zrobiłam pałki z kurczaka, takie z piekarnika. No, bo to szybkie, można dzień wcześniej sobie właśnie przygotować, zamarynować, a później tylko w dniu jakby chrztu, no to włożyłam to do piekarnika i się samo zrobiło, tak? Co jeszcze? Rosół zrobiłam dzień wcześniej, makaron w dniu chrztu ugotowałam, moja mama rozłożyła po talerzach, bo ogólnie, jeżeli chodzi o całą aranżację i rozłożenie stołu i tak dalej, to ja to zrobiłam wszystko dzień wcześniej. Rozłożyłam talerze, sztućce, wszystko, wszystko. Ja tak naprawdę w dniu chrztu zostawiałam sobie takie rzeczy, które no, są niezbędne, że trzeba je po prostu zrobić w tym dniu. Czyli właśnie ugotować makaron, rozlać soki, pokroić na przykład ciasta, ale sałatkę, no to też zrobiłam dzień wcześniej. Tak więc było mielone, była karkówka i pałki z kurczaka, jeżeli chodzi o mięso. Były ziemniaki, był rosół z makaronem i z marchewką, wiadomo, no pietruszka. I tak, sałatki były trzy. Zrobił wujek mojego męża, ja jedną zrobiłam i zrobiła jedną moja mama. Ciasta były też trzy. Jedną zrobiła ciocia, jedno ciasto zrobiłam ja. Jedno ciasto zrobiła moja mama i był tort. Tort robiła chrzestna Karolinki. Piękny wyszedł, gdzieś tutaj właśnie dodam. W ogóle ja tutaj za moment w ogóle takie dam przebitki, jeżeli chodzi o przygotowania, bo no miałam coś w sumie nagrywać w tym dniu, ale no nie wyszło, no bo wiadomo, było mega zamieszanie. Jakoś nie wiem, nie miałam czasu. To, co tam gdzieś przed mi się udało, no to zrobiłam, tak? Muszę jej coś dać, bo nie da mi żyć. Masz. Masz, kochanie, proszę. Tak więc, jeżeli chodzi o chrzest, to wszystko poszło właśnie super. Wszyscy siedzieli mniej więcej tak do 17. Tak, do 17 mniej więcej wszyscy siedzieli, więc w miarę spoko. Dużo jedzenia w sumie nie zostało. Zostało tak, że my na następny dzień jeszcze mieliśmy sałatkę. Jakoś. Pojutrze mieliśmy też jakąś tam sałatkę. Trochę rzeczy pomroziłam. No to też będę miała właśnie na przykład dzisiaj i wczoraj jemy zupę, bo rosół troszeczkę się zostało, więc go zamroziłam. Dodałam wczoraj troszeczkę przecieru pomidorowego. Makaron, który też zamroziłam, bo oczywiście za dużo go ugotowałam. Więc moja mama i babcia mojego męża mi tak podpowiedziały, że makaron, który już jest ugotowany, można go spokojnie sobie zamrozić. I tyle. Karolinka dostała poza pieniędzmi, dostała dwie takie pamiątki, takie jakby obrazki srebrne. Dostała łyżeczkę srebrną, kolczyki złote. Wiadomo, no świeca, ubranko. Coś jeszcze dostałaś, kochanie? Więc ona jest cała teraz brudna w ogóle, masakra, bo jadła teraz kaszkę, przed chwilą kaszkę z owockami. Moje mieszkanie to jest jeden jeszcze istny Armagedon po tym chrzcie. Jakoś nie mam czasu w ogóle ogarnąć. Muszę jej kupić jakieś takie pudełko, powiedzmy w Pepco. Są takie duże pudełka prezentowe. I po prostu tam jej zacząć składać takie jej pamiątkowe rzeczy, bo teraz są takie małe i tam mam jej opaskę ze szpitala, mam jej pierwszy smoczek, jakieś tam malutkie ubranko mam, no ale to już jest za małe, tak? Więc teraz na te prezenty, które są z chrztu, no to też muszę właśnie już zakupić i to będzie miała taki jeden po prostu, jeden większy, jedno większe pudełko.
Kolejna sprawa to wczoraj byłam w KIK i kupiłam sobie kilka rzeczy. Jeszcze nie wiem, czy wszystkie zostawię, ale kupiłam sobie taką oto zwykłą bluzeczkę na ramionczkach w paski. Ona teraz jest na odwrót, tak? I ona kosztowała, uważaj kochanie, 10 zł, więc spoko i w sumie nie prześwituje, więc na lato będzie idealna. Tą na pewno zostawię. A kolejną rzecz, którą kupiłam, to jest właśnie taka sama, tak? Tylko że szara. Muszę właśnie zobaczyć, czy ona prześwituje i czy bardzo pot będzie widać, bo w lecie wiadomo, ludzie się pocą, tak? A dlaczego kupiłam szarą? A to dlatego, iż kupiłam i tą spódniczkę na 100% zostawiam, bo super w niej wyglądam moim zdaniem. Taka o, spódniczka, ona jest taka, można powiedzieć, troszeczkę ołówkowa, nie to sportowa, fajna będzie do adidasków, do sandałów. No i właśnie pod nią chciałam kupić szarą bluzkę. To nie jest taki sam kolor szary. Chciałam białą, ale biała, no niestety, ale no prześwitywała, tak? Więc w ogóle ja też muszę zobaczyć, czy ta spódnica prześwituje, jak założę jakieś majtasy, bo troszeczkę widzę, że tutaj ten biały prześwituje. Szukałam też różowej, ale różowej nie było w takim kolorze. Były jakieś takie łososiowe, więc mi się kompletnie to nie podobało, więc muszę jeszcze to zobaczyć, ale spódniczkę raczej zostawię. I tak, tamta szara też kosztowała dyszkę, a spódniczka była za 25. Ojejku. Ojeny. Co kochanie. Bruda się jeden. I jeżeli chodzi o kolejną spódniczkę, to kupiłam taką samą i ją też na pewno zostawiam. To jest zwykła szara. Taka sama, tylko że cała szara. Była jeszcze czarna, ale czarnej nie potrzebuję na lato, więc super szara. Jedyne, co mi tylko brakuje, to kieszeni w tych spódniczkach. Ale z drugiej strony, gdyby były kieszenie, to by się pewnie tutaj odbijały. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to już jest rzecz dla mojej córki. To są takie dwa śliniaczki. W cenie 15 zł bodajże, tak, 15 zł za dwa. Kolejna rzecz, to są takie spodnie i one już są z przeceny. To są takie... To są, wiecie, takie aladynki na końcu zakończone w ten sposób. Zielone kaki. Na rozmiar nie patrzcie, bo one są na mnie bardzo luźne, takie dość luźne, nie wpijają się w ogóle. Spokojnie by mógł być rozmiar, czy nawet i dwa rozmiary mniejsze, ale spoko. Kosztowały 12 zł, widzę chyba z 25. Kolejny hit dla mnie, to jest taka spódniczka, ale tutaj ona wygląda na taką bardzo pomarańczową, jaskrawą. Ona jest taka jesienny taki pomarańcz, nie wiem, czy dobrze to określam, taki stłumiony i ona kosztowała całe 4 zł. Tak? Więc żal było nie wziąć. I jeżeli chodzi o zakupy w KIK-u, to by było na tyle. Kolejna rzecz, to już tutaj się troszeczkę wyzbyliśmy rzeczy, ponieważ zamówiliśmy w końcu półki, zostawiliśmy je, super kolor. O, ona jeszcze tutaj na górze, ona tutaj na górze jeszcze powinna mieć jeszcze jedną półkę, ale ja już stwierdziłam, że to będzie za dużo. Tamtą po prostu oddamy moim rodzicom, bo oni też potrzebowali półeczkę nad telewizor, więc tą jedną trzecią, jakby ten trzeci segment już im tam oddamy. Moim zdaniem tak super to wygląda, jak jest, tak? Że jeszcze jedno by tutaj dodać, to by nie dość, że było wyżej niż ten słupek, no to jeszcze tak by było moim zdaniem napaćkane za dużo tego wszystkiego nad tym telewizorem, tak więc moim zdaniem super sprawa. I ostatnia rzecz, chyba dla mnie najważniejsza, to jest to, że kupiliśmy w końcu spacerówkę. Zdecydowaliśmy się na Baby Design Wave. I tak wiem, chcieliśmy na początku pompowane kółka, natomiast wiele wózków, które miało pompowane koła, nie miały tak fajnej amortyzacji i nie jechały tak fajnie jak ten. Nam bardzo zależało na właśnie oparciu dość wysokim. On bodajże ma 46 cm. Myśleliśmy też o zakupie Petit Marsa, natomiast nie mieli go akurat w tym dniu do zobaczenia, a już chcieliśmy po prostu zakupić, już chcieliśmy mieć to z głowy, bo już jechaliśmy specjalnie do Wrocławia i w ogóle. Tak więc... Oho, zaraz tu przyjdzie. Muszę zamknąć łazienkę.
Tak, i ogólnie bardzo fajna moim zdaniem, jak na razie, przynajmniej jeździłam już po różnych wertepach. Fajnie się tutaj budeczka zamyka, ona jeszcze bardziej się zamyka, bo tutaj ją trzeba, jest na zamek, tak? Jedyne, co mi tutaj bardzo przeszkadza, ale to ja sobie z tym chyba jakoś poradzę, to jest to, że te osłonki nie są w żaden sposób przyczepione. Na przykład tutaj, jeżeli chodzi o krok, no to zobaczcie, po prostu o, i sobie spada, tak? Więc moim zdaniem to jest do kitu. Koleżanko, czy ty chcesz pleśniawki mieć? Dotykasz te kółka? Nie, nie wolno, nie wolno, kochanie, pimpuś. Nie wolno. Tutaj tą wkładkę spłycającą też mieli w zestawie. Natomiast ja i tak na lato kupię chyba aeromufa takiego antypotowego, bo to no jednak, jak były teraz takie upały, no to ona się troszeczkę w tym pociła. Tutaj, jeżeli chodzi o podnóżek, to on jest regulowany, dość fajny kosz. No uważaj, kochanie. I to są żelowe kółka. Co jeszcze? Muszę kupić tutaj na torbę. No uważaj, bo tutaj są kafelki, kochanie. Muszę kupić na torbę taki uchwyt, dlatego że ja jak jeszcze noszę, no to jest spoko. Ale jak mój mąż tutaj to podniesie do góry, no to to wszystko się zsuwa i wisi ta torba gdzieś tutaj. Ojoj, ja chyba ją muszę stąd zabrać, bo ona, ten wózek jeździ. No, tak więc troszeczkę się działo. Miałam też nagrywać dzień, jak właśnie pojechaliśmy z tym wózkiem. Od razu go przetestowaliśmy, bo poszliśmy na zakupy. Chcieliśmy od razu zobaczyć, czy wszystkie części są. Ogólnie super się składa, bo tak naprawdę wystarczy tutaj odblokować to, złapać i składa się go po prostu, tak? Tak do przodu. Więc moim zdaniem bardzo fajny wózek. Zastanawialiśmy się też jeszcze nad Baby Design Look Air, ale on tutaj. Z tego, on też fajnie, fajnie płynął, nie powiem, ale on tutaj nie miał tego jakby tej rurki i słyszałam, że one się po prostu rozjeżdżają. Ja często robię zakupy, więc nie mogłam sobie na to pozwolić. Patrzyłam też na Snapa. Tak, patrzyłam też na Snapa, walko Snapa. I wszyscy tak bardzo polecają i w ogóle, i w ogóle. Ja myślę, że jak ja dotknę ten wózek, to po prostu się w nim zakocham i powiem, o nie, muszę mieć ten wózek, tylko ten i koniec. A ja jak go dotknęłam, zaczęłam nim jeździć, to w sumie nie był jakiś mega wyjątkowe i mega wyróżniające się od na przykład właśnie powiedzmy tego też wózka, tak? Ja wiem, że może z perspektywy czasu tamten jest po prostu niezniszczalny, natomiast ja też chciałam mieć ładny wózek, a Walco Snap, jak wiadomo, nie jest jakiś najpiękniejszy, więc stwierdziłam, że już weźmiemy tego Wave'a, bo jest i ładny, i w miarę ma tą amortyzację. No cóż, niestety, jeżeli się coś z nim stanie kiedyś, on ma 2 lata gwarancji. A jeżeli później się coś z nim stanie, no to trudno, no to się kupi po prostu coś nowego i już. No i jeszcze aktualizacja, jeżeli chodzi o picie mleczka przez butelkę. To tak, były 2 dni, że jednego dnia wypiła 30 ml mojego mleka z butelki. I następnego dnia wypiła, i w ogóle te 30 ml to ona wypiła w ten sposób, że ja jej dawałam swoją piersi, tak boczkiem wsadzałam butelkę. Później dawałam mi znowu piersi, tak znowu butelkę. Później następnego dnia mówię, czy tam po 2 dniach, mówię, akurat miałam mleczko, i mówię, no jak dzisiaj go nie zużyję, no to będę jej musiała wyrzucić. Więc mówię, no dobra, no to spróbuję. I zanim jej dałam piersi, no to próbowałam jej dać mleko i wypiła całe, zanim jej dałam piersi. No i był już sukces. I później następnego dnia po prostu wszystko skiepściłam, ponieważ podałam jej mleko modyfikowane w butelce. Chciałam za szybko. Zamiast jej kilka dni popodawać w tej butelce moje mleko, to ja jej chciałam dać modyfikowane. No i znowu się zraziła do butelki. Wczoraj byłam totalnie załamana, bo nawet nie chciała wody, nic nie chciała z tej butelki, kompletnie nic. Później dopiero po jakiejś tam chwili w zabawie udało mi się przekonać, żeby chociaż z butelki piła wodę. Więc tak naprawdę jesteśmy znowu na samym początku swojej przygody. I teraz następnym razem, jeżeli w końcu zacznie pić moje mleczko, to po prostu będę robiła w ten sposób, że po prostu będę dodawała do tego mleka stopniowo mleko modyfikowane i będę po prostu zmieniała proporcje na korzyść mleka modyfikowanego. Może się uda. No, ale jednak długa droga przede mną i czasem się zastanawiam, czy to ma w ogóle sens, ponieważ Karolinka ma już 8 miesięcy. A no, jak wiadomo, no do roku czasu mleko to podstawa, a później no to można tak naprawdę, można z niego zrezygnować, tylko wtedy trzeba w inny sposób dostarczać te wszystkie wartości odżywcze. No, tak więc, no nie wiem, kurczę,
Miałam taką cichą nadzieję, że jak pojedziemy na wakacje, no to ona już będzie na butli. A na wakacje jedziemy pod koniec lipca, o ile czegoś znowu nasz rząd nie wymyśli. Załamka. Czy wiecie, no załamka, nie taka nasz załamka bez przesady, nie? No bo w sumie z drugiej strony, no ja mleko mam, więc Karlinka się nie wygłodzi. No gorzej, jak ktoś nie ma mleka, albo na przykład taki w jakimś wypadku brał udział ktoś i na przykład nagle w szpitalu wylądował czy coś i nagle tutaj dziecko nie chce butli, a nie daj Boże jeszcze takie małe, któremu się nie rozszerza diety. I co wtedy, tak? Kubeczki, strzykawki, sondy, nie wiem, masakra po prostu. O, a wczoraj robiłam sobie paznokcie. Nie są jakieś super idealne, skróciłam je sobie, bo tak, no to one mi teraz tak wytrzymują mniej więcej 2-3 tygodnie. No, a to jest kolorek, tu muszę sobie zmyć, kolorek pastelowy z Biedronki i ja naprawdę szczerze polecam te właśnie lakiery z Biedronki, bo ja tutaj najpierw mam super bazę, dwie warstwy, później dwie warstwy koloru, chociaż powiem szczerze, że nawet wystarczyłaby jedna warstwa. I na samą górę mam top bez zmywania. No i naprawdę super są. I jak ładnie, ładne kolorki w ogóle i tak ładnie błyszczą. No super, moim zdaniem. Polecam. W sumie dzisiaj już nie będzie więcej co do pokazania. To, co miałam, to pokazałam, bo troszeczkę się znowu pozmieniało. Później jeszcze idziemy na spacer, teraz córka śpi, robi sobie drzemkę taką godzinną. No, a ja po prostu teraz sobie chyba zrobię kawkę, posiedzę i troszeczkę tutaj posprzątam, bo jest istny Saigon. Jeszcze przed chwilą z bratem rozmawiałam i pokazywałam mu zdjęcia, więc tutaj mam też album z rozwalonymi zdjęciami. No, tak więc dziękuję, że ze mną byliście i zapraszam na następny film. Do zobaczenia!